Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was w kolejnym odcinku z gry Deus Ex Bunt Ludzkości. No i jestem w fabryce. Zabezpiecz zakład produkcyjny, no właśnie, to nie jest fabryka, to jest bardziej zakład produkcyjny. Muszę odzyskać Typhoon, który znajduje się w laboratorium ukrytym pod budynkiem. Dostanę się tam windą położoną za laboratorium montażowym. Muszę się tylko do niej dostać. Z tego co wiem, powinni tu być jeszcze jacyś zakładnicy. Ale nie wiem czemu. Czemu ich nie ma? Jakiejś dodatkowej misji na zakładników. Have no idea. Dobra, wszedłem sobie tutaj na górę. Z zejściem nie będzie aż takich dużych problemów. Tylko muszę się... Ups. Okej, nie widzą mnie. Chyba nie widzą. Hu hu hu. Tu może być problem. Okej, raczej nie będzie problemu z zejściem, ale ich jest tutaj strasznie dużo, więc... Dobra, pójdę tędy. Tutaj. Tu idzie jakiś chłopek. Mam tylko nadzieję, że on nie zawróci. Lobby. Shipping. Nie wiem, czy tutaj powinienem pójść. Zobaczmy na mapę. Okej, tu jest wyjście. Zszedłem tymi schodami. Okej, a muszę się dostać... Spory kawałek. Okej, mogę tędy przejść. Pewnie po schodach jakoś. Może coś z tego będzie, kto wie. Nic tutaj nie ma. Zapis. Aha, pamiętam to miejsce. Coś mi się kojarzy. Łatwe to nie będzie. Pamiętam je, bo tak sobie grałem trochę. Żeby po prostu sprawdzić, jak gra chodzi i tak zapoznać się z nią mniej więcej. Bo łatwa to ona nie jest zapewne. Oni chyba tam będą bez końca to naprawiać, więc mogę sobie przeczytać trochę. Witam wszystkich, jak wiecie, zbliżamy się do ostatnich etapów produkcji systemu Typhoon. Chciałabym wam wszystkim podziękować za wasze oddanie podczas tych paru tygodni. Każdy z nas ma powód do dumy. Aby wyrobić się w terminie, musimy wykonać jeszcze jeden ostateczny krok. W tym celu będziemy musieli zwiększyć produkcję, przechodząc z trybu pracy 24/7. Przechodząc w tryb pracy 24/7. Oznacza to konieczność zorganizowania ekipy produkcyjnej na następne dwa weekendy. Jeśli ktoś jest zainteresowany pracą w te dni, proszę o zgłaszanie się do mojego biura. W razie podjęcia się pracy można liczyć na odpowiednie wynagrodzenie. Świetnie. Na nadgodziny. Nie zrobiłeś mi tego. Wiem, że przyda się wam nam więcej pieniędzy, ale jeśli pójdę do rodziców bez ciebie znowu, to wiesz, że tata po prostu zapytam, czemu tyrasz tyle godzin w strefie 51. W cudzysłowie. Odmawia uznania twojej pracy za pożyteczną. Hej Trish, znów muszę pracować w ten weekend. Mamy poważną niecierpliwość. Piącą zwłoki robotę na poniedziałek i muszę mieć wcześniej gotową linię. Zanim jakoś to skomentujesz, pamiętaj, to półtorej stawki, a wiesz, jak bardzo potrzebujemy kasy. I jeszcze jeden. Jakiś Greg Torpedo. Witam wszystkich. Ostatnio wszyscy ciężko pracowaliśmy, by dopełnić paru dużych kontraktów. Przy okazji zwiększenia pułapów produkcji chciałbym przypomnieć pracownikom o niezbędnych krokach służących zachowaniu jakości i bezpieczeństwa naszej pracy. We wszystkich sektorach zostaną zorganizowane jednogodzinne zajęcia mające na celu zapoznanie ze standardami produkcyjnymi ISO 23000.
i udzielimy wasze pytania. Dobra, to mniejsza o to. W pełni ufamy jakości wykonanych przez pracy. Zachęcamy was do wzięcia udziału w tych zajęciach, by nasz zakład nadal sięgał w przyszłość i zachwycał jakością, z której Sarif Industries jest znane. Okej. To był jeden komputer. Tu mamy drugi. Frank Pichard. Chwilowe problemy z usługami. Działanie usług przywrócone. Ważne. Najwyraźniej mamy problem z siecią, który uniemożliwia dostęp do zasobów zewnętrznych. Staramy się odkryć przyczynę awarii i damy znać, gdy tylko usterka zostanie usunięta. Sam, możesz mi podesłać nazwiska i numery informacyjne wszystkich pracowników, którzy zgłosili się na weekend. Będziemy musieli wygenerować dla nich nowe kody bezpieczeństwa. Górze zależy, żebyśmy się przyłożyli. Okej. Nothing special. O, szuflada, kasiurka. Okej, nic więcej tu nie leży. Automat za ciężki. Więc wychodzi na to, że można rzucać automatami w ludzi. Nice. Za ciężkie, no dobra. To idę na górę. Oh shit! Na serio? Trzech. Okej, no i wróciłem do punktu wyjścia. Teraz będą tu łazić pewnie. Fuck. Jak jakiś tu wejdzie, no to mam przesrane, właśnie. Okej, dobra. Szybkiego wczytania. Tak, chcę. Schowam się w kiblu, haha. Przeczytam sobie to później. Można się w kiblu zamknąć? Można. Bardzo korzystne dla mnie. Zamknij te drzwi, no. Mam nadzieję, że żaden tu nie przyjdzie. Na wszelki wypadek zapisałem sobie grę. Zobaczmy pod tab. Tak, tak, tak. E-booki też nowe. Lunatyczny świat. Jest inny. W sercu Ameryki ukryta jest forteca Kłamstw. Tom trzeci. Tylko tyle? Okej. Okay. Posiada wiele imion. Dreamland, Groom Lake, Strefa Pichnidyn. Majzik, jakiś tak. Przez dziesięciolecia ta nieoficjalna jednostka wojskowa po prostu nie istniała. Nie ma jej. Cokolwiek dzieje się pod powierzchnią pustyni, jest ukryte przed oczami postronnych. Jeśli jej nie otworzą, należy ich zmusić. Codziennie pojawiają się nowe technologie służące odbieraniu życia, badania nad bronią biologiczną, egzotyczne systemy zasilania, sztuczna inteligencja, wykorzystanie przedmiotów pozaziemskiego lub i paranormalnego pochodzenia. Wow. To miejsce jest chronione przez morderców i zamachowców opłacanych przez służalczych? Na serio? I zdradzieckich polityków. Wow, gdzie to było? Skrywa je mgła kłamstw i fałszu. Nikt nie może powstrzymać tamtejszych szalonych naukowców przed manipulowaniem siłami wykraczającymi poza ich
możliwości pojmowania. Z każdym kolejnym dniem, w którym ta czarna strefa funkcjonuje bez przeszkód, jesteśmy stale zagrożeni przez rezultaty tamtejszych niekontrolowanych eksperymentów. Co ukrywają? No ciekawe, co ukrywają. Pewnie jakieś złe maszyny, cyborgi. Tam są, tak? Tu jest wyjście na fabrykę. Okej, mam się dostać tam, więc idę w złym kierunku. Ale z ciekawości mogę sprawdzić, co jest tutaj. Nigdy nie wiadomo, co się może tutaj ukrywać. Okej, ostrożny. Ktoś tu mnie prawie wykrył. Ale ja tu nikogo nie widzę. Okej, no i stracił swoją ostrożność. Bardzo się cieszę. Niestety tutaj w tej grze nie pobiega sobie. Oj nie. O, tu coś leży. Co to jest? Strzałki obezwładniające. Mam już ich tyle, że po prostu nie wiem, czy one mi się przydadzą, skoro i tak całą grę się praktycznie skradam. Ups. Dobra, ale ja tam i tak się dostanę. Po tym. No i jestem. Gdzie jestem? Tu jestem. O, pięknie. Zbliżam się do celu. Zwiadowca. Mam do wyboru dwie ścieżki. Wow, a nawet więcej jak dwie. Bo naprawdę dużo. O, tu mnie nie zobaczą. Okej, pootwierane drzwi, to znaczy, że już tam byłem. Uwielbiam chodzić szybami wentylacyjnymi. Coś pięknego. A to co za miejsce? Zapiszę. Okej, jakiś pokój. W którym nic nie ma. You dead, man. Ohoho, proszę. Tu był jeden jakiś partyzant. Ukryty. Ukradnę mu piwo. Ah, shit. No dalej, traf go. Dobra. Chciałem to przejść naprawdę po cichu, więc tak też zrobię. Dobra. Serio? Nic? Nie. Zabawa wchowanego, haha. Dobra, obezwładnij go.
było po cichu. Chodź. Gdzie go powinienem zaciągnąć? A, tutaj. Do tego pomieszczenia. No, nie chcę go przeszukiwać. No, tu będziesz bezpieczny. Przeszukałem go, nic nie ma już, dobra. Ej, nie w tę stronę. Te drzwi też warto byłoby zamknąć. Teraz mam wszystkie skrzynki dla siebie. Wszystkie mogę otworzyć. Jakieś amunicja. Nic specjalnego. A myślałem, że kosz też da się przeszukać, ale jednak nie. Okej, strzałki. Głupi kosz. Kredyty. Amunicja. Niedługo zaraz coś czuję, że kończy mi się miejsce w ekwipunku. Nie, nie tak źle. Spodziewałem się czegoś gorszego. No proszę, granat. Yo, anyone there? Wow. Nikogo tu nie ma, idź sobie stąd. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powinienem teraz pójść tędy, 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 okej. Tam jest. Jensen, I just tried to unlock the assembly lab door, but my override codes aren't working. Someone's changed the protocols. What? Didn't you plug the... I'm on it. But until I find this particular breach and fix it, you'll have to hack the door manually. Pritchard out. O, muszę zhakować? Na serio? No cóż. Myślę, że dam radę. Baczmy poradnik. Your goal is to take control of a device's registries, so you can access the security codes within. To do it, you must navigate the network, capturing nodes as you go along. You begin a hack from your point of entry in the system, the I/O port. To capture a node, simply place the cursor over it and hold the interaction button. A wheel will appear, showing you the programs that can be used against it. Traveling from node to node is accomplished using bridges. A bridge can be unidirectional or bidirectional, as shown by its arrows. Each time you capture a node, there is a chance the network will detect your presence. The higher a node's rating, the greater the likelihood that you will be detected. If detected, don't panic. You still have a chance, you just need to hurry. The network will try to trace your entry point and boot you out of the system. If you manage to capture the registries before the network trace reaches your IO port, you'll be okay. Hmm, ciekawe. Zobaczymy, jak mi pójdzie hacking. Będę jak hacker Bonzo. Hakowanie czas zacząć. Dobra. Nie, to i tak nie zadziała. Poziom zabezpieczenia 1. Próby logowania 5. Włam się. Mhm. Fortyfikuj. Wykrycie 60%. Duża szansa wykrycia. Wykrycie 60%. Nic innego nie mogę zrobić? Nie mogę. Okej, no dobra. Aha.
Access granted. Mhm. Odblokowane osiągnięcie. Już klikam. Uwierzytelnienia użytkownika odszyfrowane. Urządzenie odblokowane. Naprawdę to było takie łatwe? Ja chcę jeszcze raz spróbować. Wczytam sobie. Mimo iż się udało, no to jeszcze raz weźmiemy. Włamiemy się. Co by było gdyby? Gdybym najpierw to kliknął. O proszę. To coś nowego. To już jest moje pewnie. To przejąłem i to. Access granted. Chyba to było pierwsze włamanie, dlatego takie proste. When hacking, your goal is to take. No to mamy. Jestem. Wysyłki i przyjmowanie towaru. Alarm? No serio? Why? Czy to mnie udusi? O! Nie zauważyłem, batonik sobie leżał. Okej. Gdzie ja jestem? Drugie piętro. A gdzie mam się dostać? Tam gdzieś. Trochę daleko. Zobaczmy, ile to jest. Okej, to są jacyś. To są ci źli terroryści, czy jakim tam. Piuryści. Tam jest winda, więc. Czemu nie mógłbym? Aha, fajnie, spoko. Chyba zrozumiałem, że tędy nie przejdę. A może? Okej. Czaję. Okej. Muszę wyczuć moment, kiedy oni wszyscy się odwrócą i po prostu sobie tam przeskoczę. Innego wyjścia to ja tutaj nie widzę. Okej, widzę tam jego główkę. Nie, nie, nie. Tak być nie może. Dobra, może z innej strony. Lepiej pójdzie. Kto wie, może się uda. O, na serio? Aha, bo on sobie krąży tędy i ten tak przechodzi. Oj, będzie ciężko, będzie.
No idź sobie stąd. Oh shit. Dobra, musiałem to zrobić. Trochę kredytów. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie. Jak go zobaczę, to mam przesrane. Żadnych szybów wentylacyjnych, nic. Tylko jakieś części. Ręce, nogi, mózg. Nie no, mózgu nie było. Granat. Chyba czas wypróbować ten granat. Pod siódemką. Czemu nie mogę go użyć? Okej. Już wiem. Granat się po prostu rzuca G, więc tak jak zawsze. Dobra, wiecie co? Zapisuję grę. Bo już odcinek trwa naprawdę długo. No i cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście, jeżeli chcecie zostać widzem, no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To wszystko z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku, a dokładnie mówiąc to, słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!